W tym roku otrzymaliśmy 3 złote medale za nasze produkty innowacyjne. Pierwszym z nich jest lampa zespolona tylna W247 do W252. Charakteryzuje się tym, że ma cały czerwony klosz, przez który emitujemy zarówno wszystkie światła czerwone, jak pozycyjne, przeciwmgielne, światło stopu. Również emitujemy światło cofania białe przez czerwony klosz i światło kierunku jazdy żółte. Wyświetlamy w tej lampie również logo nasze, ale na życzenie przy wejściu na pierwszy montaż możemy wyświetlać logo również naszego klienta. Najmniejsza lampa na świecie z trójkątem odblaskowym również została wyróżniona. Cechą charakterystyczną jest tej lampy to, że jest jakby najmniejszą lampą na świecie, pięcioświatłową, nawet siedmioświatłową, występuje nawet w wariancie siedmioświatłowym, bo posiada jeszcze trójkąt odblaskowy i oświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz 5 świateł podstawowych. O dużej powierzchni widocznej, tam również czerwony klosz emituje światło żółte i mamy również odmianę z emisją światła białego cofania. Ostatnią wyróżnioną lampą, trzeci złoty medal był za lightbary. Lightbary, które charakteryzują się bardzo dużą uniwersalnością. Mamy lightbary na drogę, w wersji drogowej homologowane i off-road. Oprócz 3 nagrodzonych lamp, jedna z naszych lamp zdobyła złoty medal, który był wyborem konsumentów. To też nas bardzo cieszy, bo nie tylko jury, ale i nasi klienci, inne firmy doceniły z naszych produktów. No, nasza firma w ogóle ma bardzo dużo innowacyjnych produktów jeszcze z poprzednich lat. Mamy światło fantomowe zawieszone przed kloszem na zewnątrz lampy. Mamy światło z obrysówek. Innymi innowacyjnymi rozwiązaniami są lampy również na rynek maszyn rolniczych. Chciałem przy okazji podziękować naszym pracownikom i współpracownikom, bo te medale to są właśnie dzięki ich ciężkiej pracy oraz ojcu, z którym prowadzę firmę. Bardzo dziękuję i zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.was.eu.